mistrzów, czyli mojej drużyny, czyli Ascona i Traktora i mnie kontra wielkich widzów. Wielkich widzów, co? Znaczy, z tego co widzę, to po stronie widzów jest Doknes, dwóch żelaznych i jakiś Windows, Nexe. Co się tam dzieje? Przepraszam bardzo. Dobra, nie mam pojęcia, ale wiem tyle, że dzisiaj będziemy po raz kolejny walczyć o tytuł mistrza budowania w Minecrafcie. No i w tej walce będą brały udział dwie drużyny, czyli drużyna, przedstawcie się, kochani. Jak się nazywamy, ziomeczki? Jakaś nazwa? Potrzebujemy nazwy. Ja to bym chciał się nazywać Traktory, albo nie, w sumie Traktory, nie będziemy wychwalać znowu Traktora. Ciągniki! Ej, posłuchajcie, ciągniki, co wy na to? Nie. Dobra, więc nazywamy się Przyczepy, proszę państwa, a drużyna widzów to tak naprawdę drużyna... jak się nazywacie? Team Kaczuszka! No i to brzmi jak poważna nazwa! Także jeśli uważacie, że w tych mistrzostwach wygra Team Kaczuszka, zostawcie koniecznie łapkę w górę! A jeśli uważacie, że wygra Team Koparki, czy tam Team, jak my byliśmy, Team Kombajny, czy coś w tym stylu, zostawcie też łapkę w górę. Zobaczymy, czego będzie więcej. To chyba nie ma już sensu, więc po prostu zaczynamy, co nie? A no i właśnie, będziemy budować dane budowle. O tym wam jeszcze nie powiedziałem, a na budowanie będziemy mieli 30 minut. Tak? Wszystko zrozumiałem? Mam nadzieję, że tak. To lecimy! 3, 2, 1, ściano, postaw się i zacznijmy wielkie mistrzostwa! Lag. O, już nie ma laga, fajnie. Także co? Mamy 30 minut, które wyjdzie do góry i w tym czasie musimy zbudować najbardziej epicką, znaną budowlę, jaką tylko potraficie sobie wymarzyć. Ogólnie to znanych budowli jest dużo, a ja nadal nie wiem, co budujemy. Chłopaki ustaliliście już pomiędzy sobą, bo ja nie do końca wiem, jakby słabo. Co to będzie? Czekajcie, czekajcie, spróbuję zgadnąć, okej? Czy to będzie wieża Eiffla? LOL, ej, serio? Czy jakiś wielki ten, łuk triumfalny, czy tam wielki łuk chiński? Co? Wielki łuk chiński? Dobra, nie wiem, ale wygląda na to, że budujemy wieżę Eiffla. Kozacko, podał mi się ten pomysł, szanuję, szanuję. Tak się składa, że raz byłem jakby w Paryżu i widziałem wieżę Eiffla i wygląda trochę inaczej, ale okej, okej, na spokojnie. Dobra, ale ważne jest to, że dookoła powinny być jakieś wielkie ogrody, więc tym ja lecę, a wy tam budujcie te wieże. Będzie ciężko, ale dacie radę, chłopaki. Ogólnie ten temat jest ultra ciężki i powiem wam, że wydaje mi się, że chyba ze wszystkich, jakie były dotychczas, będzie nam najtrudniej. Jednak my jesteśmy mistrzami do zadań specjalnych, więc ja jestem gotowy na to wyzwanie, jakie dzisiejszy odcinek przed nami kryje. Jakby co, to jestem też gotowy, żeby dostarczyć wam moje koszulki. Jeśli nie ja, ale pewnie jakiś kurier. Mimo wszystko możecie wbić, macie linka w opisie, bo od kilku dni są tam nowe bluzy, które wyglądają właśnie tak. Polecam cieplutko, bo są fajne, ciepłe. W sensie nie wiem, czy są ciepłe, bo jeszcze ich nie dostałem, ale dostanę za kilka dni, to wam powiem, okej? Powinny być ciepłe. Ej, jak się nazywają te pola, które są dookoła wieży Eiffli? Pola elizejskie, to tak ładnie... Eiffli? Eiffli, ziomek, Eiffli. To chyba były pola elizejskie, to tak ładna nazwa, bardzo. To nasze pola będą nazywały się pola... Nie wiem, szukam jakiejś głupiej nazwy w głowie, szybko! Żelazny umie wymyślać głupie rzeczy! Aha, że co, że pole żelaznego to głupia nazwa, tak? Dziękuję, Ascon, jesteś super. No twoje pole do popisu. Tak, to będzie moje pole do popisu. Czemu znowu skończyłem jako gościu robiący parkingi, a wy robicie tam najfajniejszą część? Czuję się znowu oszukany. Kwestia twoich umiejętności. Dobrze, to ja wam jednak trochę pomogę, chłopaki. Czekajcie, ja tutaj pododaję trochę fajnych rzeczy. Jego braku. Nie, no ty jesteś nienormalny. Braku. Chodziło o jego brak, nie że tu usuń. Ja idę do widzów, ja już nie chcę. Czuję się bardzo poniżany w tym odcinku. Ja tutaj, ja zostanę tutaj. Ja sobie spadnę w przepaść i tyle. Nie wiem w sumie, gdzie jest przepaść. Ej, przepaści nie ma. Ej, kto to jest? Cześć, kto tu jesteś? Traktor, czemu wpadłeś do mnie? Widzisz, Ascon zostałeś sam. Traktor przed gorący towar. Co? Traktor został osiągnięcie gorący towar. Nie zalewaj mnie lawą, ziomek, proszę. Daj mi wyjść, ja chcę wam pomóc. Sorry, jednak. Taki mamy klimat. Ła, coś ty robił, jak ja mam stąd wyjść teraz? Ej, tu są widzowie w ogóle. Ej, to byśmy my, czy... Tu są widzowie, dobra, nieważne. Ej, widziałem właśnie, zrobiłem widzowie i powiem wam, że nie mam bladego pojęcia, co to będzie. Drzewo, opatrzcie, drzewo, a tam z tyłu jakaś platforma. Cześć, cześć, Hamachi, siema. To jest więzienie. Ej, patrz, to jest moja głowa, gościu. Dobra, nie patrzymy na to, nie. Usuń. Nie możemy na nic patrzeć, okej? To była tajemnica, my bardzo nielegalnie tam podglądaliśmy. Chłopaki, jesteście chociaż trochę dumni z moich pól, które zrobiłem dookoła, bo ja się staram, ja tu w ogóle czuję się, jakbym był jakimś zielarzem, czy tam, czekajcie, zielarzem to chyba złe słowo. Czuję się, jakbym był jakimś ogrodnikiem, bo robię dosłownie od 8 minut ścieżki i żywopłoty, chociaż, no, przyznam... Jest ogrodnika. Może niekoniecznie, ale muszę przyznać, że czuję się w tym całkiem dobrze i wydaje mi się, że jestem w tym mistrzem. Dobrze ci idzie, tak trzymaj. Myślałem, że powiesz, że dobrze ci się wydaje, bo to tylko się wydaje, czy coś takiego. No jasne, że tak, no. Moja nauczycielka od matematyki w gimnazjum mówiła do mnie zawsze coś takiego. Jeśli wydaje ci się, że jesteś śmieszny, to masz rację. Wydaje ci się. I mi zawsze było smutno. Ta wieża tak w ogóle wygląda jak wieża radiowa.
aktualnie. A skąd? To nie powinno być troszeczkę, wiesz, jakby tutaj wyższe, tam trochę takie bardziej wąskie i te to, sprawy. To jakby... powinno być większe, ale traktor zaczął to budować w ten sposób i. No gościu, aktualnie to na wieży Eiffla nie wygląda. Ja przepraszam, no nie chcę hejtować, nie? Bo jakby no lubię was, ale ja bym to usunął tak chwilę. Mamy jeszcze 19 minut, żeby to zbudować od nowa. Cześć, myślę do ciebie, ja potrafię odratować coś takiego. Powodzenia! Daję ci 19 minut! Chłopaki, jesteście pewni, że budujecie to z dobrego bloku. Powiem wam, że ja osobiście widziałbym to w trochę innej kolorystyce. Jakiej dokładnie? Poczekajcie sekundkę, już. To może my zrobimy ogrody, a ty nie, zrobisz wszystko to, jest spoko. Co tak krytykujesz. Ja osobiście, ja to pracę. Tak bym zrobił. Co o tym myślicie? Nie, no ty coś nienormalny, znowu. Ale znowu ładniejsze to się mówię. Zrobiło nagle, nie? Jakby spoko, według mnie wygląda teraz wyjść, bardziej... Dziękuję. Okej, cześć. Teraz tu wróć. Boże, to chciałem poprawić. Go banować, ale sam wyszedł. O nie! Bo ja wyszedłem! Ja nie piszę teraz undo! Nie. O, jest! Udało się! Myślałem, że mi nie zapisało tego! O kurde, wele! Masz szczęście tym razem. Masz szczęście. Masa mądrych ludzi, którzy pomyśleli o takich idiotach. Czyli jaki byłby przypał, gdybym wrócił na serwer i okazało się, że nie mogę tego cofnąć. Co by było? Nie, dobra, nie chcę tak nawet o tym myśleć. Ej, zrobię coś tajemnego, nie mówcie nikomu, ale użyj World Edita do tego, żeby przykleić na każdą stronę ten ogród. Bo on już jest oficjalnie gotowy tak ogólnie. Czekajcie, rotata 90, tutaj pasta jeszcze jedno. I dookoła calutki ogród jest już gotowy! Jestem z niego dumny. Teraz tylko jeszcze dać drzewka i inne rzeczy, to powiem wam, że ta wieżyczka robi się coraz ładniejsza i nasza praca po 15 minutach jest już prawie gotowa. Chłopaki, co my będziemy robić przez pozostałą część czasu? Nie wiem. To się lepiej dowiedz, dobra? Przepraszam, Asko, że krzyczałem na ciebie. Jakby to nie było planowane. Ej. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ej, stary, nie uciekaj, proszę cię, wracaj do budowy! Ej, proszę. Goni mnie. Przekonam cię! Dam ci ciastka, stary, masz ciastka! Zostaw mnie. Torta ci całego dam! Masz złote jabłka, może nie wiem, co ty czego potrzebujesz do życia. Panowie, to ja tu ciężko pracuję, wy się gonicie? Do roboty! O, traktor, zrobisz flagę! Ej, kuzacko, kurde, byle! Ej, tak, tu polską to ja zrobiłem flagę. Teraz w tym stary, momencie. Stary, robimy... Taka brzydka. Robimy ten, polską wieżę Eiffla, co ty na to? Co ty zrobiłeś? Odwrotnie. A to z Maroko. O, nie, odwrotnie! Przypał! O, teraz, jest super, wygląda jak... Gościu, teraz to w ogóle jakby nie... O, jest, dobra, jest flaga... Dobra, robimy polską wieżę Eiffla, pasuje. Ej, chłopaki, bo my już sobie tutaj skończyliśmy tę wieżę. Brakuje dosłownie jeszcze kilku drzewek, więc przydałoby się zająć jeszcze jedną budowlą, bo zostało nam jeszcze 12 minut, więc tych zabytków będzie więcej niż tylko jeden. No tam wieża może nie jest idealna, ale wygląda spoko. Ej, tam kto widzę, że już coś robi. A skąd, ziomek, ty już coś ogarniasz? Wieżę w pizie. Krzywą. Dobra, pasuje, to patrz, tutaj będzie piękna ścieżka, ona będzie prowadzić do krzywej wieży, a traktor, stary, chcesz mieć wyzwanie? Patrz, po drugiej stronie będzie druga ścieżka i ty zbuduj coś tutaj, a ja zbuduję coś tutaj. Nie, tu nie, w sumie jest bariera. No cóż, tu ja nic nie mogę zbudować. Ja po prostu zajmę się dopieszczaniem naszych pięknych projektów tak, aby ostatecznie wyglądały najlepiej na świecie. To zabrzmiało bardzo poważnie, co nie? Nie, no po prostu dodaję drzewka i to tyle. No i co? No i tyle. Trochę to dało, dzięki temu to wygląda jeszcze lepiej, a to twoja wieża na razie wygląda jak agrafka, spoko. Traktor, mogę ci w czymś pomóc, bo ty budujesz tutaj jakieś muzeum czy coś. Ja bym ci tu pomógł jakoś, ja nie wiem, postaram się przynajmniej. Berlińską, tak. Tutaj. Okej, no, czaję. Dawaj, nauki mi tu prowadź, tak? Jest git? Nie, jest git! Znowu popsuł. Aaaa! Zobacz, Askon potrzebuje pomocy, zaraz mu się wieża zawali. Nie, jest świetnie! Boże. Wszystko okej, okay. O, Askon, dobra! Racja! Już ci idę pomagać! Spokojnie! Nie, poradzę sobie, dziękuję. Ekipa ratownicza, żelazny spółka ZOO przyszła do pana, już tutaj będziemy podtrzymywać tę wieżę, żeby się nie zawaliła. Żaden. Ale mi smutno. Proszę bardzo, już jest wszystko piękne, już ta wieża na pewno się nic już tutaj nie stanie, jak widzi pan, jest bezpiecznie, tak? Jest tutaj wszystko zabezpieczone, no problemo. Nie jest bezpiecznie, bo tutaj jesteś. Nie, no jest wszystko spoko, nie? Już się nie zawali. Jak to wygląda? To wygląda jak rakieta, maska w ogóle, kurde mele. Dawaj tutaj z tyłu jeszcze to walmy jakieś ognie i to w ogóle będzie spaceship czy coś. Panie i panowie, zrobiliśmy właśnie z krzywej wieży w Pizie rakietę kosmiczną. To jest coś ognięcie życiowe, ja nie? Jakby wydaje mi się, że nikt takiego jeszcze nigdy nie zrobił. Jest tutaj ogień z przodu, tutaj znaczy z tyłu, a z przodu do góry trzeba będzie jeszcze dać jakąś taką, wiecie, kopułkę, jak to ty Jimmy mówi często. Zostaw to. Gościu, ale ja ci... Nic nie musisz mi pomagać, dziękuję, cześć. Dobra, chcesz, masz, zrobię coś, dzięki czemu wygramy to i nawet nie myśl, że nie. W tym miejscu, a dokładniej tutaj, up jeden sobie wpisze magiczną komendę, ziu, i pięknie, będzie wisiała największa atrakcja tego odcinka. I to nie będzie koniecznie za budowla, ale to będzie coś, dzięki czemu wygramy. I mówię to kompletnie szczerze. Za to oczywiste będzie, że dzięki temu... a skąd widzisz się na chwilę? Wyjdź, wyjdź,
wyłącz słuchawki. Wyłączyłeś? Wyłączyłeś, już mogę mówić? Balonowi! Wygramy ten odcinek! Ależ on pięknie wychodzi, kurde mele! Jestem z siebie oficjalnie dumny, że... No, dobra, jeszcze nie jest aż tak pięknie, ale zaraz będzie lepiej. O kurde, zostało nam tylko 30 sekund do końca! Chyba trzeba będzie przedłużyć czas, kto by się spodziewał? Wcale w każdym odcinku tej serii nie przedłużamy czasu! Takie już tam uroki budowania znanych budowli i w sumie każdej innej budowli zawsze przedłużamy czas, więc w sumie to nie ma znaczenia. 3, 2, 1! No czysto teoretycznie ja skończyłem balon, ale widzę, że widzowie też prosili o dodatkowy czas, także spoko. Ładny balon mi wyszedł swoją drogą, tylko tam jeden blok zepsułem do góry. 4 dodatkowe minuty poleciały, więc może w tym czasie zdążę go jeszcze delikatnie pofarbować, żeby był bardziej kolorowy. Będzie wyglądać jak choinka. Czemu my w ogóle nie zrobiliśmy niczego świątecznego? Przecież tak teoretycznie zaraz są święta, nie? Mogliśmy zrobić świąteczną wieżę Eiffla, ale to byłoby super. Pomaluję, powieszaj czy... Ej właśnie, powieszaj zaraz bombki, okej. Okay. Ale najpierw skończę mój projekt życia. Jeszcze tutaj kilka bloczków i będzie wszystko ready. Mamy to! Wow! Jest super! Wygląda jak jeden wielki lizak. Genialnie! No to teraz ozdóbmy naszą wieżę Eiffla na święta. Mam na to całe 3 minuty. Będzie ciężko, ale damy radę. Jednak to zadanie nie jest wcale takie proste, jak myślałem. Bo ja pewnie, że ja sobie po prostu tutaj stanę i zrobię kilka warkoczyków, czy tam jak to się zwie, czy tam gilotyn, czy tam girlandyn. Girland! O! Zrobię kilka girland. Coś czuję, że będziecie na mnie ultra wkurzeni, ale robię to. Kończę moje dekoracje i dodaję ostatnie bombeczki. Jedna, druga, nie patrzcie na to, proszę. Wiecie co, jakbyście do końca tylko tych sekund, w ogóle do końca oceniania tego odcinka, nie patrzyli na tą wieżę Eiffla, byłoby spoko. Próbuję z niej zrobić coś świątecznego, okej? Okay? To nie jest taka prosta sprawa. W ogóle wieża Eiffla i święta się jakoś zbytnio nie łączą. 3, 2, 1, koniec czasu, koniec budowania. Świąteczna wieża Eiffla gotowa. No dobrze, także ja na razie na wasze prace nie patrzę. Włączam sobie GMA, usuwamy ścianę i najpierw zobaczmy, co zbudowali nasi widzowie. Bo u nas jest grubo. I mamy to. O, wow. O, więc ta dziesiątka, którą widzicie właśnie na ekranie, zbudowała wielki, jak to się nazywało, statuę wolności, właśnie. Ej, no i co jak co, ale wyszło im przekozacko. Jestem dumny, ten uśmieszek jest genialny. Tak samo jak cała ich praca, mi się wydaje, że jest świetna. Przypomnę tylko, co my zrobiliśmy. Oto nasza wieża Eiffla świąteczna, oto nasza krzywa wieża w Pizie. No nadal jestem zdania, że to bardziej rakieta SpaceX. Oraz oto nasza brama brandenburska, która wygląda jakby była zrobiona z Lego. I spoko, stary. Ej, jest taki zestaw Lego z takim czymś, ale bym sobie go kupił. Jednak na początku skupmy się na pracy naszych widzów. Co my tutaj ciekawego mamy? Tablice chwały ze wszystkimi osobami, które to budowały. No gratki, ziomeczki, wyszło wam kozacko. Jest też choinka, więc jednak nie jesteśmy jedyni, którzy pomyśleli o świętach. Znaczy inaczej, ja nie jestem jedyny, który pomyślał o świętach. Oj, nawet kolejka górska. Już widzę, że będzie bardzo emocjonująca. Wow, ale emocje. Normalnie jak na grzybobraniu. Gościu, co mnie zatrzymuje? Przejechałbym cię prawie, ziomek, uważaj. No dobra, oprócz statuły wolności jest też wielki żelazny golem, do którego boję się wchodzić, bo wygląda podejrzanie w środku. Zastaw z dorszami to wiadomo, jak zwykle szanuję, bo dorsze to najlepsze ryby. No i jeśli chodzi o nich, to by było na tyle. Da się jakoś wejść do środka, czy ona ma pustą głowę? Z tego co wiem, w prawdziwej statule wolności można było kiedyś wejść w tutaj, jakby na ten, jak to się nazywa, na ten zgicz. Ale potem było jakoś dużo turystów, więc to zamknęli, także niestety już tego nie ma. Na szczęście u nas można wejść na sam szczyt wieży Eiffli, pod warunkiem, że ma się ze sobą stack drabin, to wtedy można wejść, tak. Ale inaczej to raczej nie. Zobaczcie, no to tutaj prowadzi taka bardzo prosta ścieżka. Wystarczy zrobić tylko kilka prostych rzeczy, na przykład coś takiego. Tu akurat trochę parkura i tutaj jeszcze więcej parkura. Chodź żelazny, mam dla ciebie niespodziankę. Czekaj, czekaj, bo się wspinam, poczekaj! I po 30 minutach wspinaczki jesteśmy na samym szczycie! Jaki stąd jest widok? A chyba fajny, co nie? Jeszcze kawałek. Dobra, wyżej się nie da. O nie, to jest całkiem niskie. Chociaż nie sekundę, wyższe na pewno niż tamta statua wolności. Ale nadal niższe od mojego pięknego balonu, który tutaj zbudowałem. To jest najlepszy punkt widokowy, jaki istnieje. Traktor ma jakieś niespodziankę, dawaj stary, gdzie? Chodź, zobacz, zobacz. Gdzie? Tutaj. O, fajerwerki, tutaj. Dawaj! Otwieramy! Fajerwerki, niech lecą! Dawaj, fajerwerki, dawaj, Nie! Ty traktor! Jejku, jak cudownie wybuchło! Nie o takie fajerwerki mi chodziło, gościu, coś ty zrobił, nie wierzę! O, tak. Nie popieram takich działań, jesteś straszny, gościu. Mam nadzieję, że chociaż u Askona będzie wszystko okej, cześć Askon. Opowiedz mi o swojej krzywej wieży. No jak widać jest krzywa. Okej, okay, jest wieżą. O! Tak. Ciekawe. Ale najbardziej ciekawe jest to, że w tym odcinku nie było ani jednego McDonalda. Jestem z was dumny, ziomeczki. I przy okazji bierzcie właśnie teraz w komentarzu, która z tych dwóch prac była lepsza. Czy ta statua wolności, znaczy ta, która była wcześniej, nie ta obecna, czy nasze trzy budowle. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wbijcie na mój sklep, wbijcie na Instagrama, a my widzimy się już jutro o godzinie 15:30. Bądźcie koniecznie. Znaczy jakich 15:30? Jutro jest weekend. Ziomy, w
końcu, więc 9.00 odcinek. Pa, pa, siema, do jutra, cześć. Okej, właśnie zakończyliśmy podróż po naszych epickich zabytkach z Europy i z Ameryki, ale czas najwyższy rozpocząć podróż w czasie. To po prawej stronie to macie podróż w czasie do odcinka ostatniego z tej serii, a po lewej stronie podróż w czasie do innego losowego odcinka z mojego kanału. Obczajcie sobie go koniecznie, bo był fajny. I przecież wiadomo, że każdy chciałby kiedyś podróżować w czasie, więc wystarczy kliknąć, to jest mega proste, nie?